Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Czy nas słychać, czy nas widać? Bardzo cieszymy się, że są Państwo z nami, że jesteście z nami w to czwartkowe popołudnie. Dzień dobry, witamy na webinarze WF Pandemii, dobre praktyki z akcji Aktywni w mieście. Dzisiaj jest ze mną Katarzyna Gromek-Sieczkowska, pedagożka, animatorka społeczno-kulturalna, instruktorka w Pałacu Młodzieży w Warszawie, która uczy dzieci i młodzież, ale też prowadzi samorząd pałacu, jest organizatorką Akademii Sportowej Przygody, a oprócz tego mamą dwóch chłopców. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nazywam się Anna Gilla i jestem koordynatorką projektu Aktywni w mieście. Dzień dobry, widać nas i słychać. Bardzo się cieszymy, że Państwo piszą do nas na czacie. Bardzo prosimy, żebyście dali znać, skąd jesteście i czy jesteście nauczycielami wychowania fizycznego, czy jesteście rodzicami, czy po prostu ważna jest dla Was aktywność fizyczna i w związku z tym dzisiaj postanowiliście z nami się spotkać w online. Na początku ja będę czytać, kto dzisiaj jest z nami, albo Kasia będzie czytać, kto dzisiaj jest z nami, a ja przedstawię pokrótce plan całego tego naszego spotkania. Super. Warszawa Śródmieście jest i pani Kasia, i pani Ula, i druga pani Ula. O, Dobrze. ze Słupska, super, dzień dobry. To plan na dzisiejsze spotkanie wygląda następująco. Na początku chciałybyśmy przybliżyć projekt w ogóle Aktywni w mieście, ponieważ nie wszyscy zapewne brali w nim udział, więc troszeczkę więcej o nim powiemy. Później przybliżymy troszeczkę sytuację, porozmawiamy, przybliżymy o tym, jak jest obecnie. Potem, jak byśmy chcieli, żeby było, czyli rozmawiamy o aktywności fizycznej, czyli dlaczego naszym zdaniem nie powinniśmy rezygnować z lekcji wychowania fizycznego w dobie pandemii. Bardzo ważny punkt dla nas to współpraca z rodzicami. Żeby wszystko się udało, chciałybyśmy powiedzieć, jak aktywizować ruchowo dzieci i młodzież we współpracy właśnie z rodzicami. I na koniec oczywiście kilka dobrych praktyk, inspiracji, jak można, Pomysłów. tak, Co tu pomysłów. zrobić, żeby było aktywnie? Czy w domu, czy w szkole, czy w Warszawie, czy w Gdańsku, żeby wszyscy aktywnie mogli żyć. Czytamy w międzyczasie Kraśnik. Pan Michał z Kraśnika. Super, dzień dobry. Gorzów Wielkopolski. Super. I na początku, w drodze Przerwa. rozgrzewki, zaprosimy Państwa do podzielenia się, jak tam Wasze samopoczucie dzisiaj. To jest grafika, jedna z grafik z naszego dzienniczka aktywności, z programu Aktywni w mieście. Chcielibyśmy Was zapytać, jak się dzisiaj czujecie? Który numerek dzisiaj Wam towarzyszy? Czy jeden, czy sześć? A ty ile sobie dajesz? Ja dzisiaj mam taki zawrót głowy, więc bym powiedziała, że piąteczka, bo dzisiaj jest trochę aktywnie, ale z drugiej strony mam bardzo dużo energii i cieszę się, że dzisiaj mogę tu z Tobą być. Więc dwójeczka, jak najbardziej dużo, dużo pozytywnego entuzjazmu. Ja po usłyszeniu obostrzeń dzisiejszych myślę, że trzy, że nas jeszcze zamkną na troszeczkę i będziemy musieli wymyślać, jak się ruszać Może w jednak domu nie. i w okolicach naszego Może domu. jednak. Aczkolwiek to będzie dodatkowa motywacja, Tak, żeby to jest wymyślać dzisiaj właśnie. świetne, świetne akurat spotkanie na temat. O, proszę, pan Michał się czuje Proszę. świetnie po treningu, o to właśnie chodzi. Nauczyciel, 3 plus. 3, 3, O, czyli plus. tak, ale Dobrze. tam wcześniej widzę 3, A, 3 wcześniej, no dobra. więc jest tak pozytywnie bardzo. Może na koniec będzie wyżej. Zachęcamy do dzielenia Może się w będziemy mieć trakcie. więcej mocy, prawda? Po spotkaniu. Może. Mamy nadzieję, że nikt nie będzie miał szóstki i nie zaśnie po tym spotkaniu. Tak liczymy. Dobrze. To ja przechodzę dalej w takim razie i zaczniemy od tego, jak poprawić nasze samopoczucie. Z racji tego, że liczymy na to, że ta aktywność fizyczna jest dla nas wszystkich ważna, to pewnie się zgodzicie, że najlepiej na poprawę samopoczucia właśnie wpływa ruch. I na dzień dobry, na rozgrzeweczkę chciałabym, żebyśmy wykonali sobie takie ćwiczenie. Może się rozbudzimy i z tej trójeczki przejdziemy do dwójeczki na przykład. Bardzo, bardzo proste ćwiczenie na siedząco, żeby nie było komplikacji. Ręce przygotowujemy i będziemy je zginać. Raz i dwa i trzy.
Otwieram. I raz, i dwa, i trzy. Otwieram. Raz cię uderzę. I raz, i dwa, i trzy. Otwieram. I raz, i dwa, i trzy. Otwieram. Skłon robimy w bok. Ten bok. Możesz mój bok. Dobrze. I skłon w drugi bok. I do przodu mocno wyciągamy ręce. Koci grzbiet. I strzepujemy wszystko, co dzisiaj było złe. I takie proste ćwiczenia, mam nadzieję, że wszyscy, niezależnie jakiego przedmiotu uczą, wykonują na swoich zajęciach, na swoich lekcjach, a jak nie, to gorąco zachęcamy. Oczywiście jest dużo więcej trudniejszych wersji tego ćwiczenia, ale zawsze można kreatywnie coś wymyśleć. Mamy kilka dzisiaj takich pomysłów, jeszcze będziemy się nimi dzielić, tak, jak najbardziej. Ale wracając do aktywnych w mieście. Jest to projekt, które zrealizowaliśmy dzięki wsparciu Urzędu Miasta Dzielnicy Śródmieście, Urzędu Miasta Warszawy. I trwał on przez 3 tygodnie tak naprawdę. Przez 3 tygodnie próbowaliśmy wspólnie z Państwem, wspólnie z nauczycielami w Warszawie zmobilizować dzieci i młodzież do ruchu, ale nas samych też, bo grudzień to taki miesiąc, gdzie raczej wolimy zakopać się pod kocem z herbatą na w domu, kanapie. Na kanapie, więc na przekór wszystkiemu stwierdziliśmy, że grudzień to taki miesiąc, kiedy się zaktywizujemy. I przygotowaliśmy w tym celu specjalną publikację, która złożona była z dzienniczka aktywności dla uczniów oraz sportowego poradnika dla rodziców, ponieważ, o czym później właśnie będziemy mówić, wpływ, który wywołujemy na dzieci, musi iść z każdej strony, tak? Wychowywanie i edukacja idzie zarówno ze strony rodziny, jak i ze strony szkoły, więc postanowiliśmy wspomóc zarówno nauczycieli, jak i rodziców tą oto publikacją, którą wciąż można pobrać z naszej strony internetowej Fundacji Szkoła z Klasą i gorąco do tego zachęcamy. I mogę coś dodać, ponieważ ten dzienniczek jest skierowany przede wszystkim do Śródmieścia i dotyczy Śródmieścia, ale jest doskonałym materiałem, żeby go przerobić na swoją okolicę, na właśnie te miejscowości, gdzie Państwo mieszkają, czy Gorzów, czy Tczew. Trzeba po prostu ściągnąć go i przerobić dla dzieciaków pod względem dostosowanym do Państwa miejscowości i okolic, prawda? Dokładnie tak. Dzienniczek, znaczy akcja w ogóle na początku była dedykowana szkołom działającym w dzielnicy Śródmieście, natomiast ku naszemu pozytywnemu zaskoczeniu. Tak, pozytywnemu zaskoczeniu chciałam powiedzieć, ku naszej radości. Tak. Więcej szkół z Warszawy włączyło się do akcji. Tutaj Państwu wyświetlamy, jak ten dzienniczek wygląda. Chcieliśmy, żeby to był taki rodzaj pamiętnika, gdzie dzieci i młodzież mogą zapisywać zarówno cel na dziś, zarówno jakieś odczucia swoje, odczucia, jakieś rzeczy do zapamiętania, ale zarówno mieli zadanie do wykonania na dany dzień, ponieważ przez 3 tygodnie dzienniczek był zapełniony różnymi zadaniami, niektóre były trudniejsze, niektóre były prostsze, niektóre bardziej sportowe, niektóre bardziej rekreacyjne i po właśnie przez te 3 tygodnie zachęcaliśmy ich do tego, żeby notowali, ile czasu poświęcają na aktywność, jak się wtedy czują, czy na przykład się wysypiają, bo tutaj jest też ilość godzin snu, i żeby w ogóle się przyjrzeli tej aktywności fizycznej w swoim życiu, dlatego że my uważamy, że aktywność fizyczna nie jest czymś odrębnym, jest to taki sam element naszej codzienności, jak spożywanie codziennie obiadu, natomiast byliśmy bardzo ciekawi, jak dzieci w wieku szkolnym, jak młodzież, postrzegają właśnie tą aktywność fizyczną. I stąd narodził się pomysł tego dzienniczka. Do tej pory w akcji wzięło udział 38 szkół z Warszawy i ponad 2000 uczniów. I już widzę, że link do publikacji został wrzucony na czacie. Gorąco zachęcamy do tego, żeby właśnie pobrać publikację i skorzystać w swoim mieście. Tak jak Kasia powiedziała, tak. Ja też dla siebie pobrałam, ponieważ jestem mamą 9-latka, syna i od razu Wam powiem, że to jest bardzo motywujące, że pierwsze dni są takie nakręcenie, jest o fajne, fajne, robimy coś. Kolejne dni to jest takie, że już ten rodzic też jest od tego, żeby powiedzieć, a co tam w Twoim dzienniczku? A on mówi, okej, okay. I zaczyna się coś znowu dziać i musimy współpracować, ale o tym to zaraz będziemy mówić. Tak, dokładnie.
Więc zachęcamy, że niezależnie w jakim miejscu się znajdujemy, żeby dostosować go, podejść kreatywnie, zachęcić swoich podopiecznych do tego, żeby również spróbowali przeobrazić ten dzienniczek do swojej dzielnicy, do swojego miejsca zamieszkania, żeby eksplorowali swoje otoczenie, gdzie znajdują się jakieś miejsca, gdzie tą aktywność fizyczną można uprawiać. W ciekawy sposób, żeby to nie było nudne. Dokładnie. A dlaczego w ogóle ruch i aktywność fizyczna jest ważna? Dlaczego w ogóle zajęliśmy się tym tematem? Ponieważ w Fundacji Szkoła z Klasą od jakiegoś czasu to wychowanie fizyczne było obecne i staramy się wspierać nauczycieli naprawdę na bardzo różnych płaszczyznach. Natomiast okres pandemii, to co się działo od marca na całym świecie, myślę, że bardzo mocno pokazał nam, jak ta aktywność fizyczna jest ważna. Kiedy wszyscy zostaliśmy zamknięci w domach, nagle się okazało, że wszyscy potrzebujemy tej aktywności i sprawia nam ona dużo radości. Tak, a jej brak sprawia złe rzeczy. Że czujemy się źle, dokładnie. Czujemy się źle, a nawet może dojść do depresji, bo i tak się zdarza. Więc każdy ruch, nawet najmniejszy, codziennie, kilka godzin, wyjść na świeże powietrze jest bardzo, bardzo istotny. I to, co jest ważne, że te osoby, które miały gdzieś tam wypracowane te zdrowe nawyki, czy dorosłe, czy mniejsze, czy niedorosłe, to potrafiły sobie jakoś z tym poradzić. Znajdowały te ćwiczenia w internecie, czy znajdowały motywację do tego, żeby spróbować gdzieś wyjść mimo wszystko na ten spacer i się ruszać. Dlatego jakby tak ważne jest kształtowanie tych wszystkich nawyków od najmłodszych lat, bo później to procentuje dopiero w przyszłości, a tak naprawdę 50% naszego zdrowia to jest styl życia, który wybieramy. A tak naprawdę szkoła zapewnia 180 minut aktywności fizycznej pod opieką nauczyciela. Więc normalna szkoła, nie w lockdownie. Nie w lockdownie, normalna szkoła, tak? Ale właśnie tylko tym uczniom, którzy stawiają się na lekcjach WF-u. A wiemy, że w pandemii wcale nie wyglądało to tak różowo. Nie wszyscy jakby korzystali z tej możliwości, że mają wychowanie fizyczne online. Zarówno i nauczyciele, i uczniowie, bo często jest tak, że uczniowie unikali sytuacji WF-u i po prostu się na nim nie logowali, a też wiem z doświadczenia, że w niektórych szkołach, na przykład w podstawówkach klasach 1-3, WF po prostu w ogóle nie jest prowadzony, online nawet, i nie ma żadnego kontaktu ani tematu na ten, no, na ten bardzo istotny przedmiot, w ogóle się nie zwraca uwagi, bo ważniejsza jest matematyka, polski, przyroda, ale nie, a nie wychowanie fizyczne, które jest podstawą naszą. I nauczyciel jedyne, co mówi, to na przykład u mojego dziecka niestety między zajęciami mówi, to teraz się rozciągnijcie i tyle. Więc dla ucznia klasy trzeciej, no absolutnie nie jest to dobre rozwiązanie. A myślę, że wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego, którzy są tutaj dzisiaj obecni, zgodzą się ze mną, że klasy 1-3 to jest złoty wiek rozwojowy. Dokładnie. W związku z tym ta aktywność fizyczna naprawdę jest kluczowa na tym momencie. Ale powiem, że u nas w Pałacu Młodzieży bardzo dużo dzieci przychodzi, rozmawiamy z nimi na temat szkoły, na temat życia w pandemii, jak funkcjonują, jak co nauczyciele proponują. I naprawdę super, bardzo dużo fajnych nauczycieli, którzy mają mnóstwo fajnych pomysłów, trochę też ich mamy tutaj przygotowanych, żeby Państwu tutaj się podpowiedzieć, co robią, co można zrobić ciekawego, żeby ich, co wiemy to od uczniów po prostu, czyli od uczestników, co lubią robić, żeby się ruszać, w jaki sposób są do tego motywowani, o tak może. Więc na pewno się wszystkim podzielimy. Tu jeszcze jest krótkie podsumowanie tego, co powiedziałyśmy przed chwilą tak naprawdę, czyli że uczniowie właśnie mieli trudność, żeby włączać te kamery, że była trudność z realizacją podstawy programowej, dlatego że WF to jest wspólnotowość. To jest ta cała społeczność zorientowana wokół ruchu i aktywności fizycznej. W momencie, kiedy siedzimy sami w domu, naprawdę pojawiły się trudności. Dlatego na przykład między innymi w dzienniczku zachęcaliśmy do tego, żeby ćwiczyć z rodzicami, czy z babcią, czy z dziadkiem, czy z kolegą, czy koleżanką z bloku, bo tak naprawdę ta aktywność to ona łączy i to ona buduje, tak? No i oczywiście te wzorce. Rodzice w domu i to myślę, że to jest najważniejsze, a jednocześnie najtrudniejsze, bo nie zawsze my jako nauczyciele możemy dotrzeć do rodziców, możemy dotrzeć do uczniów i podpowiadać właśnie, żeby ten uczeń na przykład przyniósł taki dzienniczek i powiedział, mamo, zróbmy to i tato, i to wtedy myślę, że ma lepszy efekt niż
nie każdy po prostu ma to zaszczepione i potrzebuje tego ruchu, żeby ktoś go zmotywował. Ale z drugiej strony mogę powiedzieć, że na przykład z informacji zwrotnej od nauczycieli, którzy właśnie wzięli udział w akcji i korzystali z tego dzienniczka, ta informacja była taka, że na przykład dzieciaki mówią nauczycielowi, że proszę pani, dziękujemy, jak fajnie było poćwiczyć z małą czy z tatą. Tak. Bo tak. na co dzień na przykład tego nie robią, a z racji tego, że nauczyciel zadał takie zadanie czy pracę domową, jakby rodzice byli zobligowani, żeby się do tego włączyć. Wiadomo, że nie, tak, zmotywowani też. Znaczy ci zmotywowani to się na pewno włączyli, tak? Natomiast to dodatkowe zadanie spowodowało, że zarówno rodzic zauważył wartość w tej aktywności, jak i dziecko bardzo mocno doceniło nie tylko aktywność, ale ten czas, który właśnie spędza ze swoimi bliskimi. I to jest niezbędne, to jest bardzo ważne, że słuchajcie, nadchodzą super święta, super czas i naprawdę nie możemy się spotykać w większym gronie, ale możemy zabrać swoje dziecko na rower, możemy iść na spacer, możemy razem spędzić czas na rozmowie, ale jak idziemy na spacer, to żeby mieć jakiś cel, żeby coś zrobić fajnego. Też zaraz do tego dojdziemy. Ale myślę, że tak. Żeby być razem i razem próbować. No i właśnie, jak być powinno, jakbyśmy chcieli, żeby było, to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. My zachęcamy do tego, żeby na WF spojrzeć interdyscyplinarnie, żeby spojrzeć międzypokoleniowo właśnie, żeby nie ograniczać się tylko do zadań dla dziecka, które musi wykonać samo, na przykład, nie żeby wiem, coś zaliczyć, bo to nie o to chodzi, żeby mieć WF. Niektórzy mówią, że muszą włączyć monitor, pokazać się i to wystarczy, żeby mieć tak jakby załatwiony WF, prawda, zaliczony. Nie, my chcemy więcej, my chcemy, żeby namówić do tego sportu, żeby to był taki nawyk, żeby to było normalne, żeby w domu było, że idziemy na spacer, że idziemy na rower, że mamy jakiś cel w życiu, a nie tylko kanapa, szczególnie w grudniu, kiedy jest ciemna zima. Właśnie. Ja bym tu chciała jeszcze podkreślić, że bardzo ważne jest, żeby zaznaczyć, że ten WF naprawdę nie jest tylko lekcją budowania mięśni, rozwijania siły, tak? To jest lekcja, która naprawdę może uczyć też zupełnie innych rzeczy, typu właśnie jeśli wprowadzimy tą interdyscyplinarność, czyli idę do parku pobiegać, ale przy okazji zauważam, że na drzewach są takie, a nie inne liście, czyli na przykład realizuję lekcje przyrody. Tak. Moją ulubioną w dzienniczku aktywnością jest właśnie stworzenie mapy na przykład swojego miasta i zaznaczenie, przejście trasy wspólnie z dziećmi, zrobienie zdjęć telefonem, żeby mieć jakąś przygodę. To jest, słuchajcie, ruch, ale jest przygoda. Ja na przykład swojemu dziecku kupiłam krokomierz. To jest taki mały gadżet, świetny na święta pod choinkę, polecam, bo dziecko widzi, że nagle o, jest koniec dnia, a ja mam tylko, nie wiem, 6000 kroków, więc idziemy na spacer. A innego dnia, jak miał zajęcia sportowe i dzień był totalnie aktywny od rana do wieczora, miał po 30 kilka tysięcy kroków, więc on też widzi tą zależność. Można zapisać to w dzienniczku aktywności, co też jest, uważam, fajne. Poza tym dzieci lubią mieć wyzwania, lubią mieć cel, lubią mieć rywalizację, znaczy wielu dorosłych też. I to jest fajne, że siadam wieczorem i mówię, o, dobrze, osiągnęłam swój cel, więc ten ruch. Tutaj widzę, że pan Karol napisał, że dzieci nie mogą wychodzić same do 16, do 16 osiem, jak osiem, najbardziej, osiem. Ale zakładamy, że na przykład rodzice też wtedy pracują, ale po 16 po ciemku też można odkrywać różne zakamarki danego Słuchajcie, miasta. Mój trzylatek, jak wróci z przedszkola i go jeszcze roznosi, ubieramy się ciepło, nieważne czy pada śnieg, czy pada deszcz, czy jest zimno, czy ciepło, to jest kwestia ubrania. I bierzemy latarki. Wieczorem na spacer z latarką jest super. Starszy ma czołówkę, mały ma latarkę i biegamy po okolicy, patrzymy, że co się dzieje, do sąsiadów zaglądamy. To jest naprawdę takie małe rzeczy, można brać właśnie krokomierz, latarka. Dla dzieci jest już więcej takich bodźców, że coś ciekawszego jest. Oni pamiętają, oni zwracają, oni potem mówią, dobrze, idziemy, to bierzemy hulajnogę i latarkę. Albo żeby po prostu zawsze coś małego zrobić, żeby tym dzieciom było ciekawiej. Bo sam spacer jest po prostu nudny czasem, nie? Czasem, na pewno dla małego dziecka, które ma bardzo, bardzo dużo ruchu. Ja czasami lubię wolno spacerować, ale z babcią na przykład, więc ta międzypokoleniowość. Dobrze, idziemy dalej. Przechodzimy do tej współpracy z rodzicami, o której wspominałyśmy wcześniej. Tak naprawdę, myślę, że to wiecie, że to, co kształtuje młodego człowieka, to jest przede wszystkim rodzina. Wszystkie te nawyki, które mamy, wynosimy z domu. Później oczywiście możemy je kształtować, elastycznie nimi gdzieś manipulować w tę czy w drugą stronę, ale trzon wartości, trzon nawyków zawsze jest z domu.
I ta szkoła nie zawsze ma taki wpływ na dziecko, jak byśmy chcieli. I właśnie tak jak wspominałyśmy na początku, dlatego powstał ten sportowy poradnik dla rodziców. To jest też, publikacja jest złożona i z dzienniczka, i z poradnika, ale można go pobrać również w wersji jako sam poradnik i przesłać do rodziców. Właśnie po to, żeby wskazać im, dlaczego ta aktywność fizyczna jest ważna i pokazać, dlaczego ich zaangażowanie jest ważne w rozwój tego dziecka, zarówno intelektualny, jak i ten rozwój fizyczny. Tutaj na przykład na zrzucie z publikacji jest pokazane także, że sezonowość sportu, tak? Nie ma czegoś takiego, że w zimie nie można uprawiać sportu. Jest bardzo wiele aktywności. Bardzo wiele. Ja na przykład czekam, kiedy mogę wyjść na łyżwy. W tym roku będzie w tym to roku nie. W tym roku bardziej na rolki. Może być to trochę trudne, ale generalnie łyżwy jak najbardziej. Czy narty, czy... Teraz otrzymywałam na przykład zdjęcia, był przez jeden dzień śnieg w Warszawie tak naprawdę. I to był wystarczający bodziec do tego, żeby założyć narty i po prostu nawet na tych kikach się poodpychać, ale jest to zupełnie inny rodzaj aktywności niż właśnie spacer. Ale ulepić bałwana, to już jest wysiłek fizyczny, aktywność. Wspólnie idziemy lepić. Ja wolę bitwę na śnieżki. Albo bitwę, no tak, dokładnie. Ja uwielbiam to, jak najgorzej jest, ja powiem na swoim przykładzie. Mówimy o tym, że aktywność, tak jak powiedziałaś, że to się z domu wynosi i tak dalej. Mój 9-latek, mimo że my jesteśmy bardzo aktywni, co weekend coś robimy i staramy się organizować fajnie czas, on już czasem ma nas dosyć i mówi, o Boże, znowu coś wymyśliliście. I znowu, jego trzeba po prostu troszeczkę na siłę wyciągnąć z domu. I dopiero jak wraca, to ja widzę, że mówi, okej, warto było, fajnie. Przed wyjściem musimy słuchać 15 minut, po co my tam idziemy, zmarzniemy, będzie mokro i same negatywne rzeczy, mimo że my zawsze mu to dawaliśmy. To jednak różnie to bywa z tą skorupką, ale mam nadzieję, że w przyszłości to będzie procentować dobrze. I kochani, mówię wam, ja wiem, ja sama mam tak czasem, że siedzę i mówię, troszkę mi się nie chce, ale wiem, że jak pójdę, to będzie fajnie, że najgorzej to zacząć. A potem już się zacznie, to jest świetna zabawa, świetne wspomnienia. Fajnie mieć mokrą kurtkę, nawet na rower iść jak siąpi troszeczkę. Myślę, że motywacja doskwiera czasami każdemu, czy małemu, czy dużemu. Tak? Natomiast wszystko zależy, jak na to spojrzymy. Mnie na przykład ostatnio bardzo motywowało to, że po rozmowie z koleżanką, która ma trójkę dzieci, to ma dużo aktywności. Ma dużo bardzo aktywności. Natomiast bardzo doceniła ten moment po lockdownie, kiedy wreszcie mogła wyjść z domu, trójką dzieci. I było tak, że przedtem właśnie, żeby wyszli gdzieś razem, żeby wstała z kanapy, no czasami mówiła jawnie, że jej się nie chce. Natomiast od momentu, kiedy był ten lockdown i nie mogła wyjść, to teraz niezależnie, czy jej się chce, czy jej się nie chce, to pierwsze zdanie jest takie, okej, a co jeżeli jutro zakażą mi wychodzić z domu? A tak właśnie robią. A tak właśnie robią. W związku z tym, myśleli zdrowi. Czasami to jest, też może być taka motywacja, że co jeśli mi tego zabraknie i jutro nie będę mogła, to właśnie dzisiaj zmotywuję się, wstanę, zrobię, bo jak się okazało, jutro wcale nie może wyglądać, nie musi wyglądać tak jak dzisiaj. Najtrudniej jest zawsze zacząć, a potem naprawdę super. Ja tak uważam, że zawsze potem ma się satysfakcję, frajdę i warto. Jasne. Wypisałyśmy zalety, takie główne aktywności fizycznej, myślę, które najbardziej trafiają do rodziców, czyli w tej współpracy czasami, która wygląda różnie, bo są cudowni rodzice, którzy sami, mówię o współpracy oczywiście nauczyciele, rodzice, którzy sami na przykład dzielą się fajnymi pomysłami, mówią, proszę pani, może by pani zrobiła coś takiego, bo mojemu dziecku się to bardzo spodobało. I to jest na zasadzie właśnie wzajemnej wymiany i dzielenia się praktykami. Tak? Ale czasami jest tak, że rodzice uważają, że ta matematyka jest jednak dużo ważniejsza niż spacer. A to wszystko się łączy. To nie ma tak. I właśnie to są takie, myślę, argumenty, które gdzieś tam mogą trafić właśnie do drugiej strony, czyli że za każdym razem jak przewietrzę tą głowę, czy jak poćwiczę, to moje efekty w nauce będą dużo, dużo lepsze, tak? Bo wypoczęty, zrelaksowany umysł dużo lepiej przyswaja wiedzę, a aktywność fizyczna daje nam tą możliwość odskoczni, relaksu, myślenia o kompletnie innych rzeczach i tym samym poprawia wyniki w nauce.
Coś chcesz powiedzieć? Nie, ja uważam, że w ogóle przewietrzenie, że codziennie wyjść na dwór, codziennie jakakolwiek mała aktywność na dworze dla każdego człowieka, nie tylko dziecka, jest istotna. Człowiek się inaczej czuje. Ja uwielbiam wieczorne takie wyjście na spacer, tylko ja oczywiście z jakąś aktywnością, mam dwóch chłopców, którzy muszą mieć aktywność, ale oni po prostu lepiej śpią i ja też. Myślę, że to, co jest teraz bardzo, bardzo istotne, to to, że aktywność naprawdę poprawia naszą odporność. Wszyscy musimy dbać o to zdrowie bardziej niż dotychczas. I aktywność naprawdę poprawia tą odporność, hartuje organizm. Ja zawsze mówię, że nie ma złej pogody, są źle ubrani ludzie. Tak, dokładnie tak. A jeżeli odpowiednio się ubiorę, to nie ma, że zimno i że pada, tylko faktycznie mogę coś robić aktywnego na świeżym powietrzu. Tutaj jest dobrze, właśnie pani Iza napisała, troszeczkę nam schowało się, ale że co zrobić z młodzieżą? To jest rzeczywiście duży problem, żeby tu trzeba być bardzo kreatywnym, trzeba do nich trafić i myślę, że trudno jest to zrobić na pewno przez internet, bo ale to jest nauczyciel, to jest to coś, co nauczyciel ma w sobie, że jeżeli ja sam pokazuję i dążę do tego, żeby, nie wiem, my tak sobie myśleliśmy, że u mnie z młodzieżą zawsze działa coś takiego, jak jeździmy na przykład na obozy. Mamy obozy młodzieżowe, są to dzieciaki w wieku 14-18 lat. Znaczy wiadomo, łatwiej jest, bo oni już jadą jako młodzież, która jedzie na obóz sportowy i wie, że jedzie po to, że to będzie obóz sportowy, ale robimy sobie wyzwania i każdy sobie, wtedy właśnie pracujemy często takimi grupami, że robimy sobie wyzwania. Jedni chcą robić brzuch przez 2 tygodnie, inni będą biegać, a inni pływać. I oni się zapisują do takich grup i po prostu dążą do jakiegoś celu. I naprawdę po 14 dniach widzą efekty. Tylko mówię, to jest łatwiejsze dla nas, bo i przyjeżdża młodzież, która przyjedzie na obóz sportowy i ma cel. Można coś takiego robić w szkołach, w klasach. Próbujmy pomyśleć, że oni sami się na coś decydują, prawda? Że jedni właśnie będą robić, nie wiem, brzuch, inni chcą pracować nad swoim cardio i wydolnością. Nauczyciel powinien wtedy pomóc przygotować ćwiczenia odpowiednie i może zaprowadzić dzienniczek, może zaprowadzić, tak jak ta aktywniej w mieście, na własną rękę zrobić coś takiego dla młodzieży. Jakie ćwiczenia zrobić, żeby osiągnąć cel, który oni chcą osiągnąć? Może trzeba ich właśnie, tak jak rozmawialiśmy, pytać, co chcecie. Może jak bardziej to zrobić atrakcyjnie i ciekawie dla nich. Tak. Ja tutaj bym chciała zwrócić uwagę na jeszcze inny aspekt. To trochę związane z moją dziedziną. Mianowicie, moim zdaniem aktywność fizyczna pomaga spojrzeć na człowieka holistycznie. I tutaj jest cytat z mojej koleżanki, z nami pracującej w fundacji, która powiedziała, że człowiek nie jest kontenerem na wiedzę. Aktywność fizyczna pozwala nam poczuć, że mam rękę, mam nogę, one są jakoś ze sobą powiązane, tak? Że to, że mnie boli tutaj, mogę zrobić zupełnie, mogę zrobić jakieś ćwiczenie, które mi pomoże. I to nie jest tak, że boli i że stryka i że przejdzie, tylko że ja jestem całością, że się wszystko ze sobą wiąże, że mam świadomość w ogóle, czym jest moje ciało, jak ono funkcjonuje, tak? Ja na przykład bardzo często korzystam z ćwiczeń rozciągających, ze stretchingu, które pozwalają mi w ogóle poczuć, że tutaj na przykład jest taka taśma, tutaj jest taki mięsień, tu się tak rozciąga i jakby zupełnie inaczej człowiek patrzy na to ciało. I dlatego na przykład to ćwiczenie, które na samym początku stosowaliśmy, tak, tu się przeciągnę. Można sobie poziewać w międzyczasie, żeby się dotlenić, bo ciągle chodzimy w maskach, więc to oddychanie i dotlenianie organizmu jest jeszcze bardziej istotne, tak? Więc jakby czasami warto porozmawiać właśnie z młodzieżą, myślę, o tym, jak oni w ogóle czują swoje ciało. Czy kiedykolwiek się zastanawiali, czy mają świadomość, jak to wszystko funkcjonuje? I to być może jest dla nich taka motywacja, żeby poćwiczyć dla tego lepszego samopoczucia, dla tej świadomości i jakby rozmawiać z nimi na ten temat. To jest, myślę, bardzo, bardzo ważne, żebyśmy nie zapominali, że to nie jest pudełko do tłoczenia wiedzy, ale też jakby organizm, który czuje, który jest jakąś całością. Maszyną, no to jest nasza maszyna, dzięki której też... Tak, ale podmiotowa. Tak, podmiotowa. Tak. Nie przedmiotowa. Nie. O właśnie, to jest to, co powiedziałaś. No jak zachęcić dzieci i młodzież do aktywności? To może krótko podsumujemy to, co było powiedziane. Nie, no, na pewno łatwiej jest z dziećmi. No, właśnie robienie naszych aktywności w mieście i kalendarzyka.
Powiem Państwu też, co różni nasi uczestnicy powiedzieli, co na przykład podoba im się w szkołach. Na przykład jeden z naszych uczestników Pałacu Młodzieży opowiedział, że mają tak zwany kalendarz adwentowy, nie z czekoladkami, czy z prezentami, czy tylko właśnie z zadaniami sportowymi, fizycznymi. I oni też właśnie mają taki fajny kalendarz, otwierają sobie tam okienka, bo można to wydrukować i otworzyć, bo był składany. I jakieś ćwiczenie na dziś. I to jest akurat klasa piąta. To uważam, że już jest to piątoklasiści różni mogą być, ale oni jeszcze w to się wchodzą, bawią się i są bardzo z tego zadowoleni. Lubię kalendarz adwentowy. To prawda, w każdej postaci, jak każdy. Ten czas odliczania jest fajny, to nie musi być akurat w grudniu, ale to może być w styczniu przez ferie, że na przykład sobie zakładamy, że kochani, robimy tak, tak i tak, które chcą, właśnie tak jak powiedzieliśmy, pracujemy w zespołach, niech oni pokażą, co ich bardziej interesuje, kto chce pracować nad nogami, kto chce chodzić na spacery, kto chce zwiedzać miasto. Różne aktywności możemy im zaprojektować i realizować. Jeżeli jesteśmy zamknięci w domu, no to już musimy wtedy, słuchajcie, w internecie jest tyle filmików doskonałych naprawdę z gimnastyką i dla młodszych, i dla starszych dzieci. Naprawdę posiłkujmy się tym jak najbardziej, jak najwięcej, uważam. Oprócz tego wykorzystujmy różne rzeczy w pracy z dziećmi. Nie musi być to piłka, nie musi być to sprzęt, który na co dzień mamy na sali sportowej czy w terenie na jakimś boisku, tylko właśnie ciekawie będzie, jak porzucamy sobie cebulą albo ziemniakiem, prawda? Albo skarpetką. Ziemniakiem bardziej będzie bolało. Pokazać na telewizor i okna. Ale żeby brać takie rzeczy codziennego użytku, bo to dziecko po pierwsze będzie się lepiej bawić, szczególnie to młodsze, bo starsze to myślę, że no, różnie bywa. Zobaczymy. Ale trzeba spróbować. Tak, trzeba spróbować. Rzeczy... Ja myślę, że warto ich pytać o potrzeby. Naprawdę. Tak. Każde dziecko, tak jak każdy człowiek, ma różne potrzeby. W związku z tym porozmawianie o tym, co w danym dniu jest dla niego ważne, czy dla niej ważne, tak? Czy to, żeby właśnie iść się przewietrzyć, czy to, żeby się zmęczyć. Czasami dzieci potrzebują, żeby się zmęczyć, żeby właśnie lepiej się spało, na przykład. Tak, to jest super, naprawdę. Ale człowiek wyspany jest w lepszym stanie, naprawdę, rano, bo ja to widzę efekty, że jak taki mały gość się nie wyśpi, to potem jest problem. Tak samo na obozach jest. Jeżeli my widzimy po kilku dniach, że te dzieci już są zmęczone od wysiłku fizycznego, kładziemy rano spać, znaczy wieczorem spać i rano jest energia, nowa energia, ale inna, taka pozytywna energia. No właśnie, a do tej młodzieży polecamy te projekty tematyczne, o których Kasia wspominała, czyli właśnie ustalamy sobie cel, to cel też jest zawsze bardzo, bardzo ważny, żeby powiedzieć, po co coś robimy, tak? Ale nie na zasadzie, że nie wiem, teraz robisz te ćwiczenia po to, żeby mieć super mięsień, czworogłowy uda, tylko cel na zasadzie idziemy na spacer, żeby zobaczyć cytadelę albo jakiś obiekt, tak? Albo na przykład odwiedzić koleżankę z innej dzielnicy i jedziemy na rowerze. Tak, może być ukryty cel, prawda? Może być. Znaczy nie, cel musi być jasny, ale ukryte to, że to jest wysiłek fizyczny, prawda? Tak. W ten sposób się robi. Bo potem właśnie on po takim wysiłku, że pójdziemy, zrobimy przejście po mieście, zobaczymy albo, nie wiem, pomniki, koleżanki, czy sklepy są zamknięte w okolicy, tak jak powinno być, a po czym patrzymy na nasz krokomierz i mówimy, zobacz, jest super, jest efekt, jest zrobione dużo kroków. Właśnie, to jest efekt. To też jest bardzo ważne, żeby po każdej aktywności, zwłaszcza jeżeli ktoś ma problem, żeby się zmotywować do tego, żeby ćwiczyć, pokazać efekt danej aktywności, tak? Czyli czy to będzie ilość kroków, czy na przykład zwrócenie uwagi, że jeżeli systematycznie będziesz robił to i to, nie wiem, wykroki, tak, to na przykład zobacz po dwóch tygodniach, czy jest efekt jakiejś takiej aktywności, tak? Żeby oni sami też monitorowali, czy w ogóle to, co robią, daje jakikolwiek efekt. Jeżeli nie daje efektu, to znaczy, że trzeba zmodyfikować ćwiczenia i żeby ten efekt osiągnąć. Czasem pomiar humoru właśnie, to najbardziej widać. Może nie widać od razu właśnie, że tkanka tłuszczowa znika czy coś takiego, ale to jak w kalendarzu, w naszym dzienniczku zaznacza się, że mamy lepsze samopoczucie. Tak, że ciekawe, czy właśnie powoduje to. Czy oni to widzą? Nie wiem. Czy w sensie oni, dzieci, mam na myśli dzieci i młodzież, Czy zwracacie uwagę na to, żeby myśleli w ogóle, że poprawia im aktywność, jakoś samopoczucie? To jest dla mnie bardzo ciekawe. Bo ja na przykład po aktywności zawsze się czuję lepiej. Ja też, tak. Ja też i to po prostu mi roznosi jeszcze bardziej energia. Nie, ja się czasami czołgam, ale i tak jestem zadowolona. To, co jeszcze w tym temacie, o właśnie, uciekło mi. Ja tu. Znaczy, widocznie już wszystko. Po pandemii jest efekt jojo. To zależy, u kogo?
Ja myślę, że po pandemii będzie wiosna, będzie pięknie, nie będzie efektujące. Poza tym każdy efekt zawsze można zmienić, tak? Jeżeli teraz jest taki, to niekoniecznie po feriach musi być ten sam. Dokładnie. No właśnie, inspiracje teraz do lekcji prowadzonych przez nauczyciela i aktywności z rodziną. Ja mam takich trochę czym się rzeczy, podzielimy, Kasiu? Mam trochę rzeczy takich różnych wypisanych. Tak jak już Wam powiedziałam o tym kalendarzu adwentowym, już mało czasu zostało, ale myślę, że to jest świetny kalendarz na ferie, żeby jeszcze tak. W przyszłym tygodniu rzucić im coś takiego, zróbcie z nimi zespoły, niech popracują co by kto chciał, w grupach, nie wiem, 3-4 osobowych, żeby była rywalizacja, żeby u tych młodszych dzieci, chociaż starszych też, rywalizacja jest ważna, że każdy sobie zapisuje, że dzisiaj mu się udało zrobić to i to, albo że jeżeli mówimy o ćwiczeniach, albo że właśnie taki dzień aktywności na święta dla rodziny jest doskonałą rzeczą, ponieważ tak jak już powiedziałam, idą święta, ale z rodziną można będzie wyjść na spacer. Na pewno. Nie za daleko, ale żeby się ruszać. Ja jeszcze chciałam tylko podkreślić, że jeżeli ktoś nie lubi rywalizacji, to też jest w porządku, tak? Że ten wtedy ten dzienniczek, czy ten kalendarz adwentowy, może być czy pamiętnikiem. Może być pamiętnikiem, tak, ale czy gra w bingo z aktywnością fizyczną, jakby to może być, jakby celem może być sama zabawa. Tak, bo dzieci potrzebują się bawić. To jest też, że ja na przykład zauważyłam na swoich zajęciach, że czasami taka zwykła, kreatywna zabawa, która jest zabawą ruchową oczywiście, czy taneczną, czy koordynacyjną, daje tyle radości, że nic tego nie zastąpi tak naprawdę. Dokładnie. Ja uważam, że kupienie pod choinkę, kolejny gadżet, który Państwu podpowiadam, ja tutaj się jestem, dobra rada, po pierwsze krokomierz, tak, po drugie kompas. Słuchajcie, taki kompas na Allegro czy gdzie indziej kosztuje około 10-15 zł. To jest super sprawa. Państwo sobie przypomną, jak to działa, a przy okazji dzieciaki można nauczyć. Mówię, latarka, kompas, krokomierz, to jest naprawdę świetna sprawa na aktywność wieczorną albo weekendową, żeby dojść do celu. Jak już robicie sobie mapę swojego miasta, to użycie krokomierza, a do tego liczenie paru kroków i wpisywanie na swoim własnym kalendarzu, jest to naprawdę super. W ogóle można by było zrobić samą mapę, tak. Jakby czytanie mapy, kartografię, to jest już w ogóle tak umiejętność, która zanika, bo wszyscy korzystają z GPS, tak. Że na przykład umiejętność czytania mapy i pójścia z punktu A do punktu B bez korzystania z nawigacji, myślę, że to może być fajne wyzwanie, które zmotywuje zdecydowanie do ruchu i to jest dla starszych i dla dokładnie, młodszych. Dokładnie, bo starszym to jest Państwa praca przede wszystkim, bo dla starszych to jest kwestia zrobienia im mapy do wydrukowania, zaznaczenie punktu i ich na przykład prosta rzecz. Macie tutaj mapę, wydrukujcie ją sobie w domu i idźcie na spacer, czy sami, czy z koleżanką, ale macie sobie przy każdym na przykład pomniku, przy każdym budynku albo adresie, który jest na mapie, zrobić zdjęcie. I to już jest super, prawda? No, telefonem każdy teraz potrafi. Do tego możecie policzyć paru kroki, odległość i oprócz tego kompasem zmierzyć, jakie są współrzędne danego miejsca, gdzie jest ułożone, albo zostawić wiadomość dla kolejnej grupy, która idzie. Naprawdę, wyjdźmy z domu, nie bójmy się tego, jeżeli będzie to tylko możliwe. Oczywiście z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych. Tak, tak. A jeżeli już zostajecie w domu, wystarczy wziąć butelkę, zakręcić ją, zabrać butelkę na aktywności fizyczne domu w święta. To jest super. Naprawdę, jak ja moją na przykład trafia na kogoś, że ustalamy, dobrze Aniu, to teraz kręcimy butelką, na którą z nas wypadnie, to musisz na przykład zrobić, nie wiem, 15 pajacyków. Ja to robię z moimi dziećmi na zajęciach. To jest fajne, bo to jest adrenalina, czekamy na kogo wypadnie, a wcześniej wymyślamy zadanie, żeby było uczciwe, a nie komuś jakieś. I zadania, jakby gra w butelkę, bo zadania może mieć naprawdę dostosowane fajnie do wieku. Tak? Z młodszymi można zrobić, nie wiem, chodzenie raczkiem, czy nawet bieganie wokół, czy pajacyki, a ze starszymi naprawdę już można poszaleć i zrobić dużo trudniejsze ćwiczenia. Tak, wtedy na ambicje się wchodzi. Co, tak. Nie dasz rady? Dokładnie. I to nawet nie chodzi o ilość powtórzeń, czy bycia, nie wiem, 5 minut w pozycji deseczki, tak, w planku, ale właśnie. Ale dlaczego? Nie? Zawsze można spróbować, tak. To jest bardzo fajna gra i się sprawdza. Podobnie można z kostkami zagrać, że jedną kostką rzucamy, ile razy trzeba wykonać na przykład jakieś zadanie. Na przykład wyrzucam kostką, jest 3. I potem drugą kostką rzucamy i mamy rozpisane już to z młodszymi dziećmi szczególnie, jakie będzie ćwiczenie, czyli na przykład 3 razy trzeba zrobić przewrót w przód, do przodu, ewentualnie w tył, więc też wcześniej rozpisujemy ćwiczenia, rzucamy jedną kostką, drugą kostką, jest to dla dzieci bardziej atrakcyjne. Właśnie, a propos ćwiczeń, tutaj miałyśmy z
dwie rzeczy, właśnie takie przykłady gier planszowych, które można wykonać. Znalezione w internecie oczywiście. Tak, dwie są znalezione, tak, jedna tak, jest moja, twoje dzieło. Gdzie tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie plansza, tak? Natomiast co będzie podkryło się pod danymi cyframi, można wymyśleć samemu. Co więcej, ja bardzo polecam, żeby na przykład dzieci wymyślały same sobie konkurencje. Żeby zostawić na przykład jakieś puste pole i było, że kto chce wymyśla konkurencję dla innej osoby. To jest bardzo cenne, dlatego że raz, że pobudza kreatywność, a dwa, pokazuje właśnie, jaką oni mają świadomość tego ruchu, tej aktywności fizycznej i co dla nich na przykład jest trudne, bo zazwyczaj wymyślają takie jedno z trudniejszych zadań. Tylko te zadania trzeba wymyślić wcześniej, zanim wiemy, kto to robi, bo czasem jest tak, aha, mamy jego, to no on właśnie ten, o to chodzi. Żeby to było nie wcześniej, zadanie musi być wymyślone koniecznie wcześniej. Właśnie. Bardzo fajnie mi się podoba Monopol. Myślę, że to może być fajna zabawa dla całej rodziny. Można tak. go sobie wydrukować, jest w internecie na pewno dostępny. Tak, ale nie trzeba też jakby robić gier planszowych. Można wykorzystać zwykłe, znaczy inaczej, przedmioty codziennego użytku. Tak. Coś, co mamy w domu właśnie. Kasia wspominała wcześniej o ziemniakach. Ale świetną i piłką cebuli. Bezpieczną jest papier toaletowy. W dobie pandemii wszyscy mają zapasy w domu, tak przynajmniej było w marcu. Papier toaletowy robi robotę, ponieważ nic tam nie stłucze, jest bezpieczny. Można odbić go główką, kolanem, wszystkim. Można go odbijać, albo można go przekładać tak, z punktu A do punktu B i też ćwiczyć. Jak nie papier, to można zawsze wziąć coś cięższego, typu butelka z wodą. Tak, ja uważam, że butelka z wodą oprócz tego mąka. No trudno, gorzej jak pęknie, ale mąka, cukier, ale to jest super, bo dla dzieci to jest też, oni czują konsystencję. Tak. Najwyżej odkurzymy, trudno. To jest też fajne, żeby to było różnorodne. Jako kettle może być świetnie 5-litrowa butelka, to już dla starszych, dla dorosłych raczej. Tak, dla starszych. 5-litrowa butelka. Podnoszenie ciężarów na pewno. Świetnie robi za kettle, których nie trzeba kupować, tylko można kupić. A z drugiej strony na przykład można wykorzystać butelki puste po wypitej wodzie czy po soku, do tego, żeby zagrać w kręgle. Właśnie w dzienniczku też była taka propozycja. Myślę, że to jest w ogóle doskonały pomysł, żeby grać w kręgle w domu i stworzyć je w ogóle samemu, więc recykling też wchodzi w rachubę i się doskonale sprawdza. Tutaj właśnie widzę komentarz, że prowadzę zajęcia w klubie sportowym, takiej frekwencji w okresie zimowym nie pamiętam jak teraz, prawda? Dzisiaj rozmawiałam z człowiekiem, który jest trenerem judo i powiedział, że frekwencja mu spadła, że ma 80% i przyznaje, że są rodzice, którzy się obawiają, nie chcą dzieci puszczać, ale mówi, że jak grupa wpadnie, to jest po prostu inna energia, że te dzieci pierwsze 15 minut biegają, krzyczą, macają się i chcą mieć ze sobą kontakt i potrzebują tego bardzo. No myślę, że nie tylko dzieci. Myślę, że tak. Ale to fakt, że na wszystkich zajęciach sportowych frekwencja dopisuje i to właśnie potwierdza to, co mówiłyśmy, tak? Że ta potrzeba ruchu, ona jest tak wewnątrz nas bardzo mocna, że trzeba jakby ją wziąć pod uwagę, tak? Nie da się tego zignorować, tak. Bo czy to młodszy, czy to starszy, gdzieś ta potrzeba jest i teraz pytanie właśnie, czy pomożemy ją zrealizować, czy będziemy do tego podchodzić jako jakiś właśnie obowiązek, przykry obowiązek, to chciałam powiedzieć. Tak, a możemy ćwiczenia z poduszkami zrobić teraz na przerwę? Możemy! Już gadamy, to jest nudne. Proszę Państwa, wyciągamy rączki przed siebie i to jest ćwiczenie paluszków i swoich półkul mózgowych. I koordynacji. I koordynacji, właśnie. Proszę, bierzemy tutaj, nie w tą stronę, tu pokazuję paluszki i tu. I teraz je tak wyginamy, o tak, i ćwiczymy paluszki. To jest bardzo proste, moment, bardzo proste ćwiczenie. O, i to jest też fajne. Tak, trzeba trafiać, trzeba obracać, można szybciej, wolniej. I dla dzieci to jest naprawdę super sprawa, dla nas też. A jak przerwę na przykład lekcji, ja nie mówię, że tylko w WF-iście, ale nawet nie. Pani od matematyki mówi, kochani, odłóżcie te długopisiki, nawet w szkole, jak już wrócimy do niej, to też jest świetne ćwiczenie. A drugie ćwiczenie na paluszki jest też fajne takie, proszę w tę stronę. To myślę, że to i teraz tak, kręcimy najpierw, mały przybliżę, tu tymi paluszkami. Ale proszę Pani Aniu, jedziemy. Potem kręcimy następne paluszki, to już nie jest takie proste, ja mam krótkie paluszki. Potem środkowymi, proszę kółeczka. I ostatnimi, proszę, wskazujące. I w drugą stronę kręcimy kółeczka. Drugą stronę też. W drugą stronę. W drugą stronę. Słuchajcie, mam jeszcze 10 takich ćwiczeń, może ja przekażę Ci je. Z chęcią. Znaczy one mam je od gimnastyczek, ponieważ w Pałacu Młodzieży mamy gimnastyczki artystyczne i one w ten sposób ćwiczą również paluszki. To nie jest takie proste, to jak nie jest, się wydawało. Znaczy nie jest proste, ale... Ja myślę, że najbardziej fajne. Wszyscy zawsze te mają wytrenowane. To nerwowe. Ale to w tej pozycji jest dużo trudniejsze.
taka mała rzecz, a naprawdę w lekcji online myślę, że to jest super przerwa, żeby mózg zaczął myśleć o tym, co tu się dzieje i potem wrócił z powrotem tak. do w ogóle wszelkie szkoły. Ćwiczenia koordynacyjne czy rytmiczne, nie trzeba być muzykiem, żeby zrobić proste ćwiczenia rytmiczne, które też pozwolą na przykład pobudzić inne zmysły, mogą być właśnie ruchowe, czy tupanie z nogami tak. u młodszych dzieci w danym rytmie, gdzie jest aktywność, rytm, to ale, doskonale się sprawdza. Ale nawet powalenie sobie rękami w stół i pokrzyczenie, to też jest fajne, bo to tak jak się rozciągamy i pozbywamy się tej energii, to ja jestem za tym, żeby z dziećmi krzyczeć, żeby one też mogły tą swoją złą energię rzucić. Oj, tam chwileczkę. Tak radę. No i mimo wszystko siłownie plenerowe są otwarte. Można na nie pójść. Można. Otwarte są huśtawki dla dzieci. Ja na przykład uwielbiam huśtawki dla dzieci. Korzystam z tego, dopóki mogę, bo mam 3-letnie dziecko. Mhm. I ja po prostu go asekuruję. Wchodzę z nimi wszędzie. I to dla nas też jest dobre, że jak idziesz na ten spacer, wejdź na te huśtawki, pobujaj się, pokonaj drabinkę, prawda? Jasne. Więc też zalecamy to Państwu jako rodzicom przede wszystkim. A może Państwo mają jakieś dobre praktyki, którymi chcecie się podzielić? Bardzo byłoby nam miło przeczytać jakieś sprawdzone też metody. Co się sprawdza tak naprawdę u Was na lekcjach, czy u Was w domu, w sensie w zależności, czy ktoś jest nauczycielem, czy nie. Bardzo zachęcamy do tego. Myślę, że to jest taki super czas, żeby się podzielić dobrymi praktykami, a ja skorzystam z okazji, żeby powiedzieć, że wszyscy nauczyciele i wszyscy rodzice, którzy motywują swoje dzieci w tym trudnym czasie, naprawdę zasługują na ogromne docenienie, bo prowadzenie lekcji zdalnych z wychowania fizycznego wcale nie jest prostym zadaniem. Tak jak powiedziałam, jakby WF to jest lekcja wspólnotowości, to są ćwiczenia grupowe, które są niezwykle istotne w ogóle dla rozwoju społecznego, pomijając w ogóle cały aspekt fizyczności, tak? Natomiast przerzucenie się do świata online plus jakby zmotywowanie do tego, żeby dziecko samodzielnie chciało wyćwiczyć. To dla ucznia też trudne. To zawsze też. Grał w coś, uczył się, miał dokładnie. Piłkę, miał towarzysza, do którego mógł krzyknąć. Nagle musi piłką. Sam przed tym komputerem macha ręką. I znaczy, sam się czuje głupio, no nie oszukujmy się. No. I tak samo rodzice, którzy właśnie motywują swoje dzieci, żeby po siedzeniu przed tym komputerem przez 8 godzin wyjść na dwór i nie wiem, pograć w piłkę, w ogrodzie, w parku, podziałać. Myślę, że naprawdę wielkie, wielkie brawa dla Państwa, bo ja jakby my też czasami mamy problemy z motywacją i myślę, że naprawdę warto to docenić. I jeżeli inni tego nie doceniają, to proszę samemu się doceniać i poklepać po ramieniu, bo robią Państwo naprawdę bardzo, bardzo dobrą robotę. Dokładnie tak. Kawał dobrej roboty. To jak z tymi dobrymi praktykami? Czy ktoś się czymś podzieli? Tak, tutaj już widzę. Wyliczanka, odpytam jakieś. Wyliczanka. Tak, w dzienniczku też mieliśmy tak, żeby stworzyć na przykład swoją własną jakąś kombinację ruchów i uczyć się na zasadzie lustra, tak? Tak, wyliczanka też jest super. Wykorzystanie skakanki jest fajne. To jest prosty przerząd, bo może być sznurek w domu i też można różne rzeczy fajne robić. To też jest zawarte w tym dzienniczku. Młodsze dzieci lubią się przetaczać. Tak, to prawda, tak. No jeszcze jak można było się bardziej dotykać, to i też razem wspólnie coś robić, to też jest zawsze. Ale można ustawić tor przeszkód w domu, ja myślę, tak, że... Tak, krzeseł, sznurka, dokładnie. Można zrobić miskę i rzucać karpetkami do celu. Parklinowy. O, tak bez przesady. W zależności jak kto ma mieszkanie, tak? Gdzieś dom. Ale słuchajcie, wziąć kocyk, ręcznik, wyciągać się na tym ręczniku. Można rzucać sobie różne rzeczy na ręcznikach. Ręcznik, papier toaletowy i przerzucamy. To też jest, tylko do tego trzeba czterech osób, tak? Żeby trzymać koc. Moi na przykład zrobili z materaca, który ściągamy z łóżka, kładziemy na podłogę i to jest miejsce, gdzie się robi fikołki, podskakuje i puszcza się głośno muzykę. Jeszcze, że Wam powiem, że ja też moje 9-letnie dziecko i to 3-letnie młodsze też włączam w sprzątanie. To takie odkurzaczem, tylko że leci głośna muzyka i po prostu przecieramy kurze. Robimy te fajne zabawy. No właśnie. To jest zabawa. Przecieram kurze. Kto chce odkurzać, oni się biją o ten odkurzacz. Naprawdę to jest super. Ale ja pamiętam kiedyś, że na przykład dla mnie, jak byłam w wieku dorastania, gdzie na przykład zmienia się, to jest dla starszych właśnie, ta zmienia się figura automatycznie. To na przykład pamiętam, że zawsze czytałam te wszystkie tabelki, gdzie mi mówią, że odkurzanie to jest na przykład 300 kalorii. Więc ja łapałam ten odkurzacz. Moja mama była zachwycona, a ja po prostu z tym odkurzaczem po całym mieszkaniu tylko
tylko po to właśnie, żeby była aktywność fizyczna, spalić te kalorie i tak dalej. Tak? Właśnie budować bazę, to świetny pomysł. My chodzimy do lasu. Do lasu, szałasy, wszystkie dzieci kochają szałasy, budowanie szałasów, skików. Naprawdę, zobaczcie, nie ma śniegu, można wyjść na dwór, trzeba się dobrze ubrać i to jest najważniejsze. Wiecie, jak smakuje herbata po takim dwugodzinnym spacerze do parku albo do lasu? Ale myśmy w ogóle robili taką infografikę na Fundacji Szkoła z Klasą, w ćwiczenia w lesie, z wykorzystaniem na przykład szyszek, czy z wykorzystaniem drzew jako właśnie naturalnych takich podpórek, że na przykład mogę zarzucić nogę, oczywiście z zachowaniem rozsądku i bezpieczeństwa. Bardziej chciałam powiedzieć, że z szacunkiem do drzewa. A, ja myślałam, żeby bo ja na przykład wierzę, że trzeba chodzić po drzewach, tak żeby ich nie niszczyć, ale żeby wejść na to drzewo, przecież my chodziliśmy po drzewach. Chodziliśmy. To oni też mogą. Ale z szacunkiem do drzewa. Oczywiście. Nie ma śniegu, więc po drzewach można chodzić, można zbierać szyszki. Na przykład można zbierać, cudowne są teraz stroiki na zimę z szyszek, a w lesie jest mnóstwo szyszek. Tego klej. Tak. Ciepły i jedziemy. Więc znowu łączymy. Interdyscyplinarność, właśnie o tym mówiłyśmy, że zrobić stroik, umiejętności plastyczne plus aktywność fizyczna, kto znajdzie więcej szyszek, a jak się ich sporo uzbiera, to będzie i noszenie ciężarów. Dokładnie tak. No, i marsz na lekkie. I marsz na orientację w lesie, jakby dziecko się zgubiło, to musi mieć umiejętność czytania, tak, że mech zawsze rośnie z północnej strony. Dokładnie tak. To wszystko właśnie ja polecam. Kompas, krokomierz, to są takie podpowiedzi na święta, co pod choinkę dla dzieci. Właśnie. Może rodzicom właśnie trzeba to podpowiedzieć. Może rodzicom trzeba wysłać maila świątecznego, że kochani, żeby było aktywnie, żeby było dużo ruchu, a dla waszych pociech w ramach WF-u podpowiadamy, co można kupić pod choinkę. Prawda? Jasne. Dobrze, to może przejdziemy do pytań. Może są jakieś pytania albo właśnie dobre praktyki. Pierwsze pytanie. Czy prezentacja będzie dostępna po szkoleniu? Jak najbardziej możemy ją opublikować na... Czy w ogóle webinar będzie zapisany, tak? I będzie można z niego korzystać, odtworzyć w późniejszym czasie, więc nie ma tutaj najmniejszego problemu. A prezentację możemy wrzucić na stronę Fundacji Szkoła z Kasą przy projekcie Aktywni w Mieście do pobrania. Jak najbardziej proszę korzystać i się dzielić. Tu następny komentarz od pani Izy. To odpowiedziałyśmy, wydaje mi się, tak? O młodzieży i o tym, że... Gdzie jest złoty środek? Na młodzież, no to... A młodzież, to co mówiłyśmy, no trochę tak, niestety. To jest trudne. To jest z młodzieżą trudne. Zawsze jest trudniej z aktywnością fizyczną, ale ja myślę, że tutaj właśnie musimy wrócić do tych nawyków, czyli jeżeli w tych młodszych klasach zaszczepi się te nawyki... Tylko czasem, że jest za późno, jak jesteś już... Nigdy nie jest za późno. Znaczy dla nauczyciela jest trudniej po prostu. Jest trudniej, jest to większe wyzwanie, tak. Ale myślę, że chcieć to móc. I tak. To jest też to, co też gdzieś tam wybrzmiało, mam takie wrażenie, że uderzyć w te zainteresowania. Dokładnie. Bo ja nie wierzę w to, że 17-latek nie ma żadnych zainteresowań, więc spróbować właśnie je połączyć jakoś, tak? Jeżeli interesuje go matematyka, to wysłać go i zmierzyć boisko, albo jakby włączyć tą matematykę, połączyć ją z aktywnością fizyczną, tak? Nie wiem, gra terenowa z matematyką może być. Może być, rozwiązywanie zadań. Ale ja sobie pomyślałam, że to jest tak, że z dziećmi robimy zabawę, prawda? A z młodzieżą właśnie trzeba rozmawiać już w ten sposób, że mam jakiś cel, w sensie takim, że właśnie chcę poprawić swoją kondycję fizyczną, chcę coś więcej zwiedzić, zobaczyć i wtedy ten wysiłek fizyczny wchodzi naturalnie w to wszystko. Tylko to jest kwestia zainteresowania ich. Mnóstwo dziewczyn zapisuje się na zajęcia z fitnessu, tego typu rzeczy, tak. Prawda? A w szkole mają to po prostu w programie. Jeżeli to będzie ciekawe, z fajną muzyką wprowadzona i będzie powerful, no to myślę, że to zadziała. Ja jestem przekonana, że to działa. No, na pewno. Inaczej nie miałabym dzieci na zajęciach tanecznych. Dobrze. Czy jeszcze są jakieś pytania albo dobre praktyki, którymi chcecie się podzielić? Zajęcia podobne. Jedna grupa siedziała w sali. Okej, super. Czyli z mapą jakieś ćwiczenie, tak? A, że jedna osoba siedziała w sali, a druga miała mapę, tak. Super. Fajny pomysł. Bardzo fajny. Bardzo fajny. Właśnie to jest to, że myślę, że musimy uruchomić te pokłady kreatywności.
Ale nie bójmy się też zapytać dzieci. Naprawdę, one są... Oni sami mają mnóstwo rzeczy, bo też gdzieś właśnie zobaczyli, usłyszeli, chociaż no tak, internet niestety, znaczy STEP jest ogromnym źródłem wiedzy dla nich, ale też my jesteśmy od tego, żeby wyszukiwać tych dobrych rzeczy i fajnych i wykorzystywać. Ja myślę, że nie ma też nic w tym złego, żeby powiedzieć, że szukamy na przykład jakichś ciekawych zadań czy pomysłów i zapytać moją klasę, czy zapytać moich podopiecznych, co oni by tak naprawdę chcieli. Jak do tego dojść? Jak osiągnąć ten cel, prawda? I myślę, że jeżeli otworzy im się tą jakby przysłowiową klapkę w głowie, że w ogóle oni mogą wyrazić swoje zdanie, mogą pomyśleć i ktoś to weźmie pod uwagę, a potem spełni, to będą się prześcigać w pomysłach, bo teraz będzie mój pomysł na przykład realizowany. Dokładnie. Oczywiście nie każdy pomysł jest dobry, ale to jest właśnie nasze zadanie, żeby je dostosować. Opanować, tak. Dostosować i zrobić tak, żeby było zrealizowany nasz cel, podstawa programowa i jeszcze, żeby wszyscy byli zadowoleni. No dobrze. Myślę, że tyle z naszej strony. Podzieliłyśmy się tym, co mogłyśmy. Gorąco wierzymy, że to jest dopiero otwarcie tematu, czyli jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś dobre praktyki i chciałby się nimi podzielić, to gorąco zachęcamy do kontaktu. Tak jak powiedziałam, my dałyśmy taką małą kropelkę, tak. A to Państwo są najważniejsi w tym wszystkim, żebyśmy my do nich dotarli, żebyśmy coś z nimi zrobili ciekawego, żeby oni czuli, że ten błąd jest fajny, a nie to jest nudne i nieciekawe, bo to jest najważniejsze. My niezmiennie trzymamy kciuki. Aktywni w mieście kończą się w tym tygodniu, tak naprawdę, bo już minęły 3 tygodnie akcji. Ale Państwo niech będą cały czas aktywni. Tak, nie, to w ogóle nie. Co innego. Chciałam powiedzieć, że w poniedziałek ogłaszamy jakby ostatni ranking szkół, które wzięły udział w rywalizacji, tak? Bo nie wszystkie szkoły wzięły udział w rywalizacji, niektóre po prostu korzystały z poradnika i to jest też bardzo fajne, że co innego motywuje jedne osoby, co innego drugie. Ale do czego zmierzam? Że jakby w dzienniczku specjalnie nie ma dat, są tylko dni tygodnia. Więc jeżeli kiedykolwiek będą chcieli Państwo do tego wrócić. Nie tylko w pandemii. W normalnym czasie. Można wrócić do tego w ferie zimowe, można wrócić do tego na wiosnę, można wykorzystać jakiś inny czas. Jakby to jest inspiracja. Proszę to potraktować jako właśnie jakąś wskazówkę. Natomiast ja gorąco liczę na to, że takie dzienniczki w różnych miejscowościach powstaną i będą dostosowane do infrastruktury danej dzielnicy czy danego miasta. Jeżeli na przykład chcieliby się Państwo nim podzielić i do nas przesłać, to my bardzo chętnie udostępnimy to dalej, bo ja uważam, że takimi pomysłami trzeba się dzielić. Dokładnie. Z pewnością trzeba się dzielić. Wspólnotować. Tak, w końcu budujemy społeczność wokół aktywności fizycznej i cieszymy się, że byliście częścią tego spotkania i tej społeczności. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Katarzyna Grąsieczkowska, Anna Gila. Życzymy miłego wieczoru.